Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Rybki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Digimon Survive. W ostatnim odcinku poszukaliśmy tej troszkę po naszym parku rozrywki, również wokół niego. Znaleźliśmy teoretycznie jeden nowy zapis do naszego dziennika, który... cóż, no... wskazał nam na to, że nie potrafię szukać, a miałem to robić i zdążyłem zapomnieć, więc... mea culpa troszkę, ale mam jeszcze kolejne 3 miejsca tutaj w samym parku rozrywki, które musimy przejrzeć, zobaczyć i ciekawe, czy nas ponownie zaczną ścigać te nasze małe Digimony irytujące. Znaczy, mnie to trochę bardziej bawi niż irytuje. A jest to troszkę takie też głupie pod pewnym kątem, pod pewnym względem. Okej, ciekawe co tutaj się wydarzy przy Saki, ale najpierw zanim właśnie do czegokolwiek zajdziemy dalej, rozpocznijmy od sprawdzenia tych wszystkich anomalii. Dostaliśmy kolejny bandaż, okej. Fajnie. Też zastanawiam się, kurczę, czy ja powinienem grać na tym wysokim poziomie trudności. W sensie... To jest tak, że ja nie jestem do końca pewien, czy to się nie obróci przeciwko mnie, tak? Bo... no i jak w ogóle... czy powinienem na wszystkie walki to ustawiać, czy tylko na przykład na te właśnie poboczne walki, gdzieś tam free battles i tak dalej. I jaki to ma wpływ, czy dostaniemy na przykład za to więcej expa, czy cokolwiek. Bo ja mówię, do tej pory nie miałem żadnego problemu i mam wrażenie, że o to w tym chodzi, ale z drugiej strony mam wrażenie, że też było zdecydowanie za łatwo. Póki co. Była ta jedyna walka, gdzie rzeczywiście miałem jakiś problem i to było wszystko. A zobaczmy sam namiot. Co, ale niczego tutaj pewnie nie ma. Nie będzie. Tutaj znowu te wszystkie samochodziki, to wszystko jest porzywiałe. Nie ma... nie ma szans, żeby coś tutaj działało. Niestety. Dobra. Ale pogadajmy najpierw z Floramonem w sumie, zanim przejdziemy do Saki. Przynajmniej jest to namiastka ich rzeczywistości. To jest jedyny w sumie plus tej całej sytuacji. To co powiedziała takie, czy ona miała na myśli, że nigdy nie była w parku rozrywki? A zawsze chciała do jakiegoś pójść czy coś? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Musimy też zwrócić uwagę, że wszyscy zdążyli zapomnieć o Ryo i to jest akurat całkiem duży plus, jeśli chodzi o znowu morale całego zespołu. Pozwólcie, że sprawdzę sobie, co znaczy słowo wistful, bo nie chciałbym, nie chciałbym rzucać niczego chamskiego czy głupiego. A słowa niestety nie znam. Wistful. Okej, albo zadumany, albo tęskny. Bardziej taki tęskny, jeśli dobrze rozumiem, z definicji w języku angielskim, więc... więc to rzućmy, może troszkę się bardziej Saki na nas otworzy dzięki temu. Ojojoj. Ojojoj. Jeśli dobrze rozumiem, co nas próbowała tutaj zasugerować, to zapytała nas, czy aż tak nam się podoba, czy jakby jesteśmy aż tak bardzo w niej poniekąd... nie wiem, zakochani, ale może zauroczeni. Nie do końca jest to prawidłowe tłumaczenie, ale mniej więcej intencja jest tak... intencja tego zdania jest mniej więcej taka. Kurczę, no nie czułem, że tutaj nam skoczy więcej Affinity niestety. O i zobaczcie, czyli mogliśmy wybrać z kim pogadamy, tak? Albo z nią, albo z... Floramonem, no i wybraliśmy Floramona, tak? Kurczę, trzeba było ją. Ok, będę pamiętał teraz, że jeśli będziemy pomiędzy Digimonem a człowiekiem, to raczej pójdę w człowieka jako pierwszą osobę, z którą będę chciał pogadać. Bo zależy mi na tym, żeby lepiej jakby te nasze relacje się tutaj układały. O proszę, Miyuki, Haru i Minoru. No tutaj wszyscy. A zobaczmy co... A jeszcze też Agumon mój. Kochany. Chciałbym zauważyć, że Digimonów praktycznie tutaj nie ma. Floramon jest pierwszy. Ja nie widzę nigdzie... Nigdzie... O, mamy jakąś anomalię. Nigdzie nie widzę na przykład Falcomona. Kolejne bandaże. Okej. Okay. Nigdzie na przykład nie widzę Floramona i nie Floramona, przepraszam, tylko Falcomona. To mnie zastanawia. Ja mam całą trójkę do rozmowy. W sumie, już chyba to... Tak, już to sprawdzałem. Okej, czyli mamy tutaj po prostu słownie to samo, co już było i ewentualnie postaci nowe, znaczy nowe postaci, nasze postaci, te pozostałe. Zawsze od Miyuki. Nie, bardzo ona mnie intryguje. O, nawet są uśmiechnięci, co jest ciekawe. I want to write that one next. To jest znowu ciekawe, czy oni... Kurczę... Nie do końca rozumiem, co się dzieje, tak? Na przykład przez chwilę widzieliśmy ich tam, uśmiechniętych i zadowolonych. Czy mamy jakieś problemy ze sobą? Czy może po prostu tamto przywiodło im jakieś wesołe wspomnienia, tak? Ale bardzo szybko oni zniknęli i podbiegli do tego. Nie do końca rozumiem. Mówię, nie do końca rozumiem, czym oni są albo kim oni są. Próbuję myśleć nad tym, czym mogło to być, albo kim oni są, czym oni są i tak dalej, ale... Ale nic mi to... Nic mi to nie daje. I zobaczcie, teraz na przykład mamy znowu przejście do tej sceny. Ciekawe, czy będziemy mogli jeszcze eksplorować, czy nie, czy to jest po prostu kolejna scena z tymi trzema maluchami. Falcomon twierdzi, że słyszał kroki. My też teraz słyszymy. Jestem nie pewien, że to będzie ta trójka znowu. Oczywiście. Nawet Haru już ma takie... to znowu oni. To było bardzo ładne nawiązanie, jeśli ktoś wie, do czego nawiązywałem. Nie wiem, czy zauważycie, Biyomon ma na przykład taką opaskę na jednej ze swoich łap. Jestem ciekaw, czy każdy Biyomon ma taką, bo nie zwróciłem na to do tej pory uwagi, ale Jeśli tak, to można by było... To w sumie moja teoria się wtedy burzy. Jeśli nie, jeśli to jest jedyny biom, który ma taką opaskę, to mogłoby sugerować, że... Właśnie dlatego jest między innymi jakoś uwiązany z tą jej ekscelencją. Dosłownie. Nie zadziała, Minoru. Szczerze... Rzucę szuzim. Nie chcę... Nie, znaczy... Nawet jeśli to kłamstwo przejdzie, po prostu nie wydaje mi się. Rzućmy Shujiego, niech ponegocjuje z nimi trochę. Też jest to taka rzecz, która może nam zwiększyć affinity z nim, tak? Więc... Tym bardziej. A ja chcę go na pewno przekonać, żeby polubił Lopmona. Zatem wy mówicie, że Terriermon jest lepszy. Mi się Lopmon podoba bardziej, jeśli chodzi o na przykład ubarwienia. No, one oczywiście uciekły. Co... W ogóle mnie nie obchodzi. One są po prostu irytujące, a nie wydaje mi się, że przemoc jest dobrym rozwiązaniem w ich wypadku. Tak długo jak nas znowu nie zaatakują, ale wtedy no to co, nie wiem, odepchnąć je nogą, to jest dosłownie wszystko. Tak patrząc na to, jakie są nasze reakcje. Minoru nie wspomina niczego o kimś, kto by umarł. Okej, teraz będziemy móc przejść, czyli to jednak nie była jeszcze finałowa scena, na całe szczęście. Czyli zakładam, że będziemy raczej spokojnie mogli tutaj wszystko ogarnąć. A zobaczcie, teraz w ogóle przy Parkgate nikogo nie ma. Jeśli nic to zmieniło. Tutaj byliśmy. Pójdźmy do Parkgate na chwilę. Zobaczmy, czy tutaj nie ma jakichś nowych przedmiotów, nowych rzeczy, nowych osób. Jest tylko Agumon. Zresztą nie ma za bardzo na co patrzeć. Pogadajmy chociaż z Agumonem w takim razie, jak już tutaj przyszliśmy. No proszę, zajdźmy dwa jabłuszka. Bardzo fajnie. No i widzicie, opłaciło się tym razem. Kolejny powód, czemu powinienem rozmawiać częściej z Digimonami i z ludźmi. Poza, powiedzmy, tym przymusowym, poza tą przymusową częścią fabuły. A jeszcze mamy Shujiego. I patrzcie, już tutaj wszyscy są praktycznie. Ale co ciekawe, nie widzę tej jedynie Kaito i naszej małej dwójki. A jest Kaito, okej. Zakładam, że oni są po prostu poza ekranem. Lubię Dracmona, bo Dracmon jest bardzo, bardzo przydatny jako Digimon. Bardzo tutaj tamuje Kaito. Czyli to jest tak komiczny element, że ciężko mi podchodzić poważnie do tego, bo... Serio, to jest jak po prostu zespół R w Pokemonach. Dosłownie. Każdym razem. No właśnie, to kiedy on się trzęsie, zastanawiam się, czy to jest jakiś efekt, który ma być celowy, czy to ma być pokazanie jego rozłoszczenia. To może jest jakaś... jakieś trzęsienie ziemi rzeczywiście w tej okolicy. Trzeba go zdecydowanie powstrzymać. Tego mi właśnie brakuje, żeby Aoi była trochę bardziej stanowcza czasami. Ale wydaje mi się, że ona już się trochę przełamała, już jest lepiej z nią. Zatem Aoi się raczej nic nie stanie, co pogryzą ją trochę. Wydaje mi się, że to ma być, czy to co ona zrobiła ma efekt psychologiczny, który paradoksalnie jest bardzo, bardzo często przydatny przy zwierzętach, które nie są do końca ufne. Jeśli przykucniemy, czy staniemy się trochę mniejsi dla tych zwierząt, paradoksalnie będziemy mniej straszni. Tak samo jak przeciwnicy, którzy są ogromni, mają wywoływać pewne poczucie strachu, poczucie siły, wyższości w grach. Kiedy staną się nagle mniejsi, czy przy pomocy jakiegoś czaru, czy przy pomocy jakiegoś innego zabiegu w grze, nagle przestają być aż tak straszni. Mogą być nadal silni, ale nie są aż tak straszni, bo nie mają tego ogromu, nie są tak właśnie zastraszający przez ten swój wzrost. O Jezu, biedny Lopmon. A young human girl, like, you mean like the queen. Skisnąłbym, gdyby Miu się okazała królową. Ale wątpię. We can do that. Let's go to our secret hideout and see what she says. To jest tak zdecydowanie genialny pomysł, zabierać tam ludzi, którzy przed nią skopali te Digimony. Mam nadzieję, że to nie jest Miu. I jestem niema pewien, że to nie będzie Miu. Mam dziwne wrażenie, że to nie będzie ani trochę Miu, że to będzie coś innego i to będzie bardzo przerażające. To jest właśnie sama ta umiejętność zmienia ludzi w kamień, tak, tej petryfikacji, nie tylko ludzi, ale Digimonów póki co, tego co wiemy. No proszę, czyli widzicie, jednak nie byliśmy w zamku, czyli tak jak zakładałem, że zamek będzie tym ostatnim, finalnym miejscem do sprawdzenia. No i cóż, czas tam w takim razie wejść. Zatem mam wrażenie, że oni czasami za mało używają tych swoich Digimonów do pomocy, aby coś na przykład otworzyć, czy przejść w jakieś miejsce. Mam wrażenie, że Digimony często mogłyby im pomóc. A oni nie myślą tymi samymi ścieżkami, co ja chyba. Na przykład przecięcie krat, czy coś tego typu, tak? Dobra, co tutaj będziemy mieli? Pewnie jakieś anomalie. Oj, nie chodziło mi o okno, nie chciałem go do końca sprawdzać, kurczę. Jeśli nie, to się wrócimy tutaj z save'em. Okej, wrócimy się, musimy się tam wrócić zdecydowanie. Chyba, że... nie, okej, nadal mogę to zrobić. Spoko, dobra, zobaczmy te skrzynie. Podoba mi się, że było nawiązanie do mimików generalnie z różnego rodzaju gier. Bo oczywiście w skrzyniach często... skrzyniami na przykład były mimiki w Dark Soulsach. Mamy oczywiście... mimiki to nie tylko skrzynie, żeby nie było, bo mimiki to również na przykład różnego rodzaju... potwory po prostu zmieniające się w przedmioty codziennego użytku. Dajmy na to w grze Prey wiele z tych potworów, wybaczcie, nie grałem, więc nie pamiętam jak one się nazywają. One zmieniały się w filiżanki, czy w jakieś stołki, czy w jakieś inne jeszcze rzeczy. I proszę bardzo, Learning Crystal, kolejny. Przyda się w sumie. Myślę, że nawet wiem komu dam Learning Crystal. Lopmon, ty pewnie jeszcze... czy masz już jakieś tam rzeczy? Co dam mu na źle Learning Crystal? Wróćmy mu ten kryształ. On się jeszcze się będzie trochę uczył, więc na razie niech tak to zostanie. W ogóle ten gość ma 5. poziom, powinienem go troszkę bardziej ekspić. Niemniej. Przejdźmy dalej do tego tutaj zakrętu. Zobaczmy, gdzie się udamy. Mamy nową lokację odblokowaną. Castle Path South. East. I to jest wszystko. Mamy dwie nowe ścieżki po prostu. Tutaj mamy... o, tutaj mamy jakiegoś nowego Digimona. Okej, moi drodzy, no to... wiecie, co będziemy robić dzisiaj do końca odcinka, bo mamy 6 minut, więc zakładam, że na tym nam akurat zejdzie te 6 minut, żeby tego nowego Digimona przekonać do siebie. Ponieważ jeszcze go nie mamy, a chciałbym go zdecydowanie dołączyć do naszego zespołu. No i znowu czeka nas teraz pół godziny ładowania tych wszystkich walk. To jest jeden z powodów, czemu tak długo zajmowało mi tak naprawdę łapanie tych Digimonów wcześniej już, w przeszłości, bo te loading time'y są jednak troszkę długie. Okej, więc co, wrzućmy je w ten sposób, te Digimony. Też nie wiem, czy jest do końca sens. No pytanie, czy uda mi się złapać... a, w ogóle. No właśnie, wiem już dlaczego tam nie mogłem przejść. Z drugiej strony po prostu nie ma tutaj czegoś takiego, że się to przewietrza. Po prostu rzeczywiście lewym lub prawym bumperem wybrać danego Digimona. Weźmy sobie też tego pana. Nie wiem, weźmy może w ten sposób. Jakoś mi bardzo nie zależy. Chodzi mi po prostu o to, żeby jak najwięcej Digimon dostało expy. Żałuję, że nie ma jakiejś takiej możliwości zapisania sobie danego setu, żeby można było kliknąć i powiedzieć, ok, ja chcę te wszystkie Digimony i wiecie, zapisać sobie set Digimonów w jakieś ustawienie i chociaż, no mówię, z drugiej strony ciężko, ale na przykład jakiś taki po prostu wybór Digimonów, że o, wrzucasz, to jest twój set i randomowo je gdzieś tam ustawia, tak, w te 6 miejsc, które jest dostępnych. Ale z drugiej strony wiem, że to się czasami zmienia, więc no, po prostu brakuje mi tej jednej rzeczy. I właśnie, skoro już o tym mowa o Digimonach, to ten Birdramon, on się pojawił chyba też w tym anime. Ja dobrze pamiętam. Look at innocent monsters, they put your heart at ease, doesn't it? To jest złe, to będzie złe, mam wrażenie. What a gentle soul, może? Mamy plus 2, okej, to już znamy przynajmniej jedną odpowiedź. Instead of large, don't you think? Okej, tutaj musimy odpowiedzieć pewnie. Be true to yourself. Zobaczmy, tak jest, plus 2. Tego Digimona i co jeszcze? Pamiętam już substitute crime. You should go for it, może? Tak jest, okej, to jest Digimon, który zdecydowanie raczej lubi takie miłe i przyjemne rzeczy. Próbujmy iść tym tropem na następny raz. 42%. Jest! Za pierwszym razem! Udało się! No, możemy się teraz przerzucić i w sumie możemy zrobić coś innego, żeby po prostu kliknąć w ten sposób. Auto battle, destroy, cokolwiek. Bo Biyomonu chyba mam już tyle, ile chciałem, prawda? Biomonów... Tak, Biomonów nie potrzebuję. Lopmon w ogóle ataki lodowe, dopiero teraz to ogarnąłem. Trochę późno, wiem o tym. Biedny ten Biomon. Jest rozwalony totalnie. Jeszcze Lopmon ucieszony ze zwycięstwa na koniec. Dobra, wszyscy dostają chyba jakieś tam expy, część level upy. Spoko, oprócz oczywiście naszego głównego Agumona, który ma prawie po 30 poziom i po prostu dominuje nad wszystkim, jeśli chodzi o właśnie tę kwestię. Dobra, wiecie co, to pójdźmy jeszcze do Castle Path South. Zobaczmy, co tutaj się znajduje, czy to jest... to jest po prostu samo miejsce, w którym już byliśmy. Ale nasz bohater mówi, there is something here, I can feel it. Widzicie, warto tutaj czasami zaglądać, that shadow. Okej, no to co? Fight, kto by się spodziewał, prawda? I teraz znowu czeka nas chwila ładowania. No mówię, trochę najbardziej. Najbardziej w tym wszystkim mnie właśnie bolą te czasy ładowania, które mogły być nieco krótsze mimo wszystko. Troszkę... Chciałbym zobaczyć mniej tego, a więcej... Więcej walk. Mówię, nie widzę powodu, czemu to aż tak długo trwa. Damy sobie radę. Okej, spokojnie. Myślę, że po prostu wrzucimy w ten sposób. Od razu najsłabszy Digimon, jaki mamy i tak. Co jeszcze? Ten Lopmon, tak. Myślę, najsłabszy, najniższe poziomowo. W ten sposób, pyk. Tego Delta Mona również i co jeszcze? No i Floramona chyba najbardziej by się opłacało tego rzucić. Też warto te wszystkie inne Digimon nieco podekspić, dlatego że... Właśnie, sprawdziłem difficulty, ale zakładam, że będziemy mieli cały czas na hardzie wszystko. Czyli nie wydaje mi się, że będę musiał za każdym razem to zmieniać. Czy obiec skrzyni da się rozwalić? Nie, tylko tę jedną będzie można. W ogóle ten Fangmon, on ma tak duży zasięg. Ten mushroom, okej, nice. Dobra, postawmy się przodem. Jest coś jeszcze tutaj do zebrania? Nie za bardzo, nie widzę przynajmniej niczego, więc chyba możemy znowu dać to, co wcześniej, czyli pick, auto, destroy i tyle, bo całą resztę Digimonów, którą potrzebujemy, już mamy i tak. Warto też podekspić te inne Digimony, żeby miały jakiś sensowny poziom, dlatego jakby była znowu sytuacja, gdzie będziemy mieli rozdzielenie naszych bohaterów i będziemy walczyli, nie wiem, tylko przy pomocy jakichś tam konkretnych Digimonów. Nie będziemy mieli po prostu tych naszych głównych dostępnych. Meteor Wing, ładne obrażenia tutaj wpadły. Ja wiem, że ktoś mi powie, Lipku, po co ty robisz te autowalki? Mógłbyś powalczyć sam. Ale szczerze, to są przeciwnicy, z którymi jesteśmy sobie w stanie poradzić bez większego problemu, naprawdę, więc... Nie widzę powodu. Nie widzę powodu, że to po prostu trzyma się na siłę. 504, wow. Ale nam przywalił. Okej, to jest ci na tym Betamonie skupili, czy Betamonie jak to woli. O, ej, to jest ciekawe, widzieliście? W końcu mamy atak, który poleciał przez wszystkich prosto. Czyli to uderzenie na serem na przykład jest przebijającym atakiem. A Lopmon padł. Zaskakujące poniekąd. Ale no, i tak to wygramy. To nie ma szans praktycznie na porażkę. Co 12 Digimony są w słabym stanie i prawdopodobnie tutaj padną, ale oni wcale nie mają jakoś wybitnie dużo HP. Ale może nawet nie dwa Digimony padną, może tylko wtedy ten Fangmon miał paść. Może nie da rady. Nie, dobrze. Okej. No trudno. Nie żeby nam to jakoś bardzo przeszkadzało, te Digimon nam nie umierają totalnie, więc to jest plus. A to jest tak, zwycięstwo bez większego problemu, absolutnie. I to są nasze najsłabsze Digimony, chciałbym podkreślić. Znaczy, no niemal najsłabsze, tak? Najsłabsze z tych, które mamy gdzieś tam wylewelowane. Albo w formie czempiona chociażby. 16 poziom. Powoli ten Lopmon wbija sobie te poziomy. Powoli do nas doskakuje. Podobnie tak jak widzicie, Floramon też całkiem z tymi expami nieźle stoi. Mamy... Nie wiem teraz jak... Chyba tego na co nigdy nie nazwałem. Nieważne, w każdym razie dostaliśmy trochę znowu bonusów, też możemy je używać, jeszcze ich nie używałem, bo jeszcze nie jestem pewien, które Digimon chce to jakoś bardzo expić, ale zobaczymy, mówię to z czasem. O, i dostaliśmy Anti Light Crystal, okej. Dobra, i to chyba na razie tyle, moi drodzy, więc ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie suba, dajcie lajka, opadnijcie Discorda, albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka idzie do rozwoju kanału. Zobaczymy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że już za 2 dni. Gdzie myślę, że pójdziemy w końcu do Królowej na audycję. Ja może w międzyczasie tutaj pomiędzy odcinkami jeszcze przerzucę te kryształy, tak żeby każdy miał coś tam, żeby te kryształy nam nie leżały w ekwipunku. Nie wiem, czy do końca jeszcze... Nie, przepraszam, część z tych rzeczy, które miałem, to już poużywałem przecież na Digimony. Już im rzuciłem jakieś tam bonusy. Po prostu pozostałych nie miałem. Nie miałem wystarczająco, żeby rozdzielić... pomiędzy te nasze Digimony powiązane z dzieciakami. No i zobaczymy. Na pewno rozdzielę te kryształy, które mamy, ale tymczasem z wami się żegnam. Do zobaczenia, do następnego i na razie.